Wystartowaliśmy o 8 z Florencji, z okolic Florencji. Mieliśmy ponad 2,5 godziny. Niestety z nieplanowanym zjazdem wyszło blisko 3 godziny. Także tutaj byliśmy koło godziny 11. Wszystkie parkingi, które mieliśmy, a mieliśmy 3 w zapasie, okazało się, że są już zapełnione o tej godzinie. Także jeśli byście się wybierali do Cinque Terre, warto zostawić auto w La Spazi i być wcześniej niż godzina 11-12. Parkingi przy dworcu głównym już o godzinie 10.30 były wszystkie wypełnione. Pozostało nam parkowanie na obrzeżach. Błędem było nie zakupienie biletu na Cinque Terre przez internet. W związku z tym stałem w dość dużych kolejkach. Okienka się zmieniały, zmniejszała się liczba pań obsługujących. Automaty się dosyć często psuły. Nie wiem, czy to było związane z temperaturą, bo dosyć dzisiaj też jest ciepło. I po... Mamy prawie 14 godzinę, czyli można powiedzieć, że po 5 godzinach trasy jesteśmy w pierwszej miejscowości. Ale powiem wam jedno, wjeżdżając do pierwszej miejscowości, wszyscy robią taki widok wow. Bo powiem wam, że nigdy nie widziałem takiego pięknego morza. Ale ilość osób, no faktycznie jest duża. Także jak macie wybór, my akurat go nie mieliśmy, to polecam przyjazd w innym terminie tutaj. Faktycznie w pociągach jest pełno ludzi, w plaży widać, na plaży jest pełno ludzi. Pozbędziecie się kolejek, znaczy nie będziecie w nich uczestniczyli, a i miejsc parkingowych będzie chyba dużo więcej, bo nam udało się znaleźć miejsce parkingowe dopiero w trzeciej strefie. I około 25 minut musieliśmy już sobie dojść, ale w sumie nie było źle, bo przeszliśmy przez w sumie same centrum La Spazi. Manarola, jak widać. My jesteśmy w Manaronie, najbardziej pocztówkowym mieście ze wszystkich Cinque Terre. Najczęściej to właśnie obrazy tej miejscowości możecie widzieć na pocztówkach lub różnego rodzaju grafikach w internecie. Tak to wygląda od samego środka. Trochę jak na promenadzie Świnoujściu, więc zdrowia, jak tylko trochę mniej. Mniejsze i bardziej skaliste. W Managorze, jak widać, nie ma plaży, ale to nie przeszkadza ludziom kąpać się w morzu. Ale nie po kąpanie ludzie przyjeżdżają, no głównie po widoki. Zobaczcie jakie. Tak się nazywała, ta najpiękniejsza wyspa, ma jeszcze jeden niezaprzeczalny atut, czyli plac zabaw dla dzieci. Cinque
TRR wchodzi 5 miejscowości. Zostało wpisane do listy światowego dziedzictwa, konkretnie pas 20-kilometrowego klifu. Niedawno, w 2011, doszło do dosyć dużych opadów deszczu. Spowodowało lawiny i dosyć duże straty w dwóch miejscowościach. Tylko ciekawostka, że firma Fiat zdecydowała się podarować mieszkańcom samochody. Do XIX wieku nie było żadnego możliwości kontaktu z tymi ludźmi. Jedynym kontaktem była droga morska, tak jest tutaj widać. Dopiero po II wojnie światowej doprowadzono tutaj drogę asfaltową, którą można dojechać do tych wiosek i jest kontakt z resztą Włoch. A mieszkańcy głównie trudnią się tutaj uprawą winorośli, no i jak wiadomo rybołówstwem, skoro to jest.